Siemanko ludziska, ja jestem Rulalos i dzisiaj ruszamy do kolebki Formuły 1, na tor, gdzie odbyło się pierwsze Grand Prix, czyli Silverstone w Wielkiej Brytanii. Zapraszam serdecznie. A mighty qualifying performance from Mercedes today, with both cars on the front row for the race tomorrow. It's been a great session for the team. They've really been pushing hard to make this. Witamy Państwa na deszczowym Silverstone. Pierwszy raz w tym sezonie pani Aura postanowiła nam sprawić niespodziankę i to jeszcze w Silverstone w Wielkiej Brytanii, gdzie pogoda, jak wiecie, jest bardzo różna i często tam pada. Kwalifikacje też były deszczowe, tu się bardzo mocno zaskoczyłem, ale na szczęście nasz McLaren jest w pierwszej dziesiątce. Uff. Naprawdę, pogoda jest fatalna. Fajnie, że z tymi parasolami stoją nawet. Coś fajnie, ale Grid Girls niestety nie. No, sorry. Carlos Sainz Jr. No i cóż. Alonso dosyć ładnie pojechał, ale zobaczcie, jakie to są straty. To są potworne straty na okrążeniu już. Po pierwsze deszcz, po drugie taki tor, moi drodzy. 10. Hulkenberg, Verstappen, Jenson Button, czyli my. 1,7 sekundy straty. Massa, Ricardo, Bottas, Raikkonen, Vettel, Rosberg i Hamilton, który ma szansę wygrać przed swoją własną publicznością. Strategia wyścigowa, moi drodzy, jest taka, więc będziemy musieli raz zjechać, bo te opony wytrzymują 32 okrążenia, ale nie wiem, czy to się uda w tym wyścigu. Ale szybko tutaj Charlie Whiting zgasił światełka. Bardzo ciężki start jest, ale powiem wam, że nie poszło aż tak tragicznie, jak podejrzewałem. I powiem wam tak, w tym wyścigu szybsze są od nas na pewno Mercedesy, Ferrari i Williamsy i Ricardo. Jak było w kwalach przynajmniej. Że z tymi zawodnikami nie byłem w stanie w ogóle już walczyć. No tutaj! Pierwszy raz jedziemy na deszczu w ogóle w wyścigu, więc nie wiem, co się stanie. Tam Massa walczy z Danielem Ricardo. Już tam Felipe Nasr traci do nas. Bardzo dużo tam... Ktoś tam stoi na torze. Ojejku, już ruszył. Pozycja numer 8, a więc wyjściowa pozycja. Będzie ciężki wyścig, bo tutaj naprawdę w deszczu można popełnić bardzo bardzo dużo błędów. Jeszcze jest to intensywny deszcz, nie na intermediaty, tylko na łety. Bardzo blisko Daniel Ricciardo, bardzo wolno tutaj zahamował. Bardzo wolno przejechał tą partię, no i koniec pierwszego okrążenia. I jak wygląda sytuacja? Hamilton dalej liderem. Nasr już traci do nas sekunda, więc to jest już dużo. Nie ma DRS-u, więc tutaj trzeba będzie bardzo uważać. No, będziemy się wciskać.
Oj, tutaj żeśmy się wciskali. Troszeczkę skróciłem tam tor. No zobaczymy teraz, czy Ricardo... Oj! Zamknięty, zamknięty Ricardo, a więc wyprzedzony Daniel Ricardo. Jeszcze tam z Nasrem zaczął walczyć. Bardzo dobrze, teraz musimy się przed nim bronić. On przejechał strasznie wolno tamtą partię. W ogóle zauważyłem, że tak, oczywiście Honda traci niesamowicie dużo na prostych, bo tam tracę dużo, ale w zakrętach to jest po prostu... Ja strasznie dużo zyskuję. Oj, za szeroko, za szeroko, za szeroko. W Oruż to ja... Nie, w Oruż, co ja mówię, Boże, to nie jest Belgia. Magots Bekes, te słynne zakręty. Za szeroko w tym zakręcie. Ricardo jest naprawdę potwornie szybki. Oj, tam było bardzo, bardzo blisko. Coś niesamowitego, no. Honda, Honda, w której naprawdę, no, część dalej nie wierzę, że to jest... że to jest taki poziom trudności. Ale, moi drodzy, oglądałem zagranicznego youtubera. Myślę, że wam znanego, Aarawa, który w Australii bodajże nagrywa i tak dalej. Jest dosyć znany, bardzo dobrze sobie przede wszystkim też radzi, więc tutaj myślę, że warto go również oglądać. Ale w każdym razie, o co mi chodzi? On już przejechał pierwszy sezon, jedzie już drugi właśnie w 15 i, co ciekawe, moi drodzy, również w drugim sezonie wziął McLarena i, żeby było jeszcze śmieszniej, to wziął również Batona, więc to jest świetny moment, by sobie właśnie porównywać czasy moje i jego, jak on sobie tam radzi. I radzi sobie całkiem nieźle. I mój przypadek na legendzie osiągania takich dobrych czasów w McLarenie nie jest odosobniony, dlatego że on ma jeszcze lepsze czasy od moich. W takim sensie, że w Australii był siódmy Batonem. W Malezji był szósty. W Bahrajnie był, moi drodzy, szósty. Więc to pokazuje, jak on ma doskonałe po prostu tempo. Pierwsza dziesiątka jest, czyli to nie jest niemożliwe, żeby pojechać w McLarenie w pierwszym dziesiątce. Wiadomo, że ma łatwiej. Oj, tutaj bardzo blisko. Wiadomo, że ma on łatwiej, dlatego że jest już drugi sezon, więc to wiadome, ale to nie jest niemożliwe. Oj. Zaczynamy szóste okrążenie. Massa ma przewagę nade mną. Prawie 5,5 sekundy, to jest dosyć sporo. A ja mam przewagę nad Ricardo 1,4 sekundy. Moi drodzy, fajnie się składa, że jesteśmy akurat na tym torze Silverstone teraz, dlatego że właśnie w poprzednim tygodniu, w poprzednią sobotę, a wyście na kanale widzieli w niedzielę o godzinie 10, odcineczek z Ligi Uklowką, moi drodzy, właśnie z tego toru. I to, co się działo w tym wyścigu, to było... No, rzeźnia to była. Nie we wszystkich oczywiście przypadkach, dlatego że była fajna rywalizacja. Myśmy, słuchajcie, włączyli asysty. Stwierdziliśmy, że asysty włączymy wszystkie. Dlatego, że po pierwsze, są osoby, które grają na klawiaturze, a jednak nie są w stanie jechać bez tych asyst i byśmy wtedy utracili kierowców. Tego oczywiście nie chcemy. A z drugiej strony jesteśmy ligą, która jest, powiedzmy, połowiczna. To znaczy, że ścigają się w niej zawodnicy bardzo dobrzy, którzy naprawdę osiągają rewelacyjne czasy, ale są również zawodnicy, którzy mają czasy kilka sekund gorsze na okrążenie, ale również chcą się pościgać i dla nich również te asysty są pewnym ułatwieniem. Dlatego takie asysty będą, ale moi drodzy, bez przesady, dlatego że coś, co odprawiało kilku zawodników na poprzednim wyścigu, to była po prostu masakra. Jeżdżenie po trawie, wjeżdżanie w siebie nawzajem, no to było takie trochę żenujące, powiem wam. I kary się posypały niezłe. Ja jestem takiej opinii, że warto karać zawodników bardzo surowo, przynajmniej na takim etapie, dlatego że tak samo na przykład jak się robi w GP3 czy GP2. Dlaczego? Dlatego że im bardziej surowo potraktujemy zawodników, tym wtedy do nich to bardziej dotrze i będą się bardziej czuli winni i przede wszystkim będą bardziej zwracać na takie rzeczy uwagę. Bo dwie osoby dostały, moi drodzy, dyskwalifikację z Rosji. To jest Wiktor Tronix, który we mnie wjechał, można powiedzieć, że dwa razy. Za drugim razem faktycznie to jest sprawa kontrowersyjna, czy ja wjechałem, czy on mi stanął na moim torze jazdy, ale właśnie. Zawodnik dublowany musi przepuścić bezwzględnie i to nie ma opcji, że nie przepuszcza, że zostaje na moim torze jazdy. Dlatego, że on powinien mi po prostu bezwzględnie zjechać. Zwłaszcza po tym, co zrobił. No ale pierwszy jest oczywiście tutaj bez żadnej wątpliwości. Ricardo już bardzo szybki jest. Nasr już tam z tyłu gdzieś.
Po prostu bez żadnych wątpliwości mi tam wjechał, dlatego jest dyskwalifikacja z Grand Prix Rosji. Podobnie Hubert Ratus, który również miał tam z Iwaksem kolizję. Też kara jest surowa, natomiast myślę, że ta kara da do rozsądku, do myślenia, żeby po prostu dać czas, poćwiczyć, żeby oni sami poćwiczyli na single playerze. Bo nie chcemy takich po prostu rzeźni na to, że zresztą zawodnicy się wkurzają. Ale moi drodzy, co ciekawe teraz, w tamtą niedzielę startowało VRL. Właśnie, startowało. Ale czy wystartowało? Nie do końca. Dlatego, że to był wyścig, którego nie było. W pewnym sensie. Bo fakt, jechaliśmy w Australii, inaugurację, ale wyścig został niezaliczony. Dlaczego? Dlatego, że niektórzy zawodnicy zaczęli narzekać na problemy z grą, że okej, jak jechaliśmy testy, wszystko było w porządku. Natomiast pojawiały się problemy z karami, że niektórych zawodników karało za różne pierdoły, typu ścinanie zakrętów, choć ja uważam, że po prostu może czasami się za bardzo ścięło, jestem takiego zdania, bo ja na przykład problemów żadnych nie miałem w tym wyścigu. Ja jechałem w porządku, mi się jechało całkiem okej, fakt, miałem ostrzeżenia, kar żadnych nie dostawałem. No moi drodzy, no limitów toru trzeba przestrzegać, ja jestem takiego zdania, no ale dobra. Podobno ukarano jeszcze zawodnika jednego za nieużycie dwóch kompletów suchej mieszanki, pomimo użycia, więc to jest też ciekawa rzecz. Kolejna sprawa to jest tepanie zawodników, którzy nagle się pojawiają przed kimś i nagle znikają, no... Te wszystkie rzeczy sprawiły, że niektórym zawodnikom opadały skrzydła, mieli całkowicie zepsuty wyścig. Niektórym, bo nie wszystkim, ale części tak. I dlatego stwierdziliśmy, że dopiero Australię zaczniemy 16 sierpnia, czyli no za 3 tygodnie mniej więcej. Może do tego czasu coś się jeszcze poprawi. No nie wiem, na razie Ligę Uklowko jedziemy, myśmy nie mieli żadnych problemów, nie wiem. Poczekamy jeszcze na jakieś patche, we will see po prostu. W każdym razie Uklowko jedziemy, natomiast w VRL jeszcze czekamy. Przynajmniej się podszkoli poziom jazdy, bo niektórzy to jeździli po prostu fajnie, po trawie. Poczekamy jeszcze do 16 sierpnia i wtedy wystartujemy sobie już na porządnie i tak dalej. Tak właśnie patrzyłem, że Rosberg zaczął spadać w klasyfikacji. Chyba odpadł z wyścigu. Oj. Dlatego, że jestem szósty. No. Chyba odpadł Rosberg, bo wydawało mi się właśnie, że zaczął spadać Rosberg w klasyfikacji. A tak teraz patrzę, że 19 kierowców, a więc coś tam się musiało wydarzyć. Ależ pech Rosberga w takim razie. Jeżeli to faktycznie jest Rosberg, ale ktoś odpadł z czołówki na 100%. Oj. Ale szóste miejsce jest, więc naprawdę całkiem nieźle sobie radzimy w tym McLarenie, no. No można, moi drodzy, to nie jest niemożliwe po prostu. Pokazuje to ja, a Araba też to pokazuje. To jest możliwe, moi drodzy, takie czasy osiągać. Blokowany jest już od razu. Oj! Jezus Maria. W takim miejscu wyprzedzać, no to podziw naprawdę dla niego. Jeśli ja uciekam już na lewo, ale nie było szans. Zobaczymy powtórkę i to oceniłem po wyścigu. Narzekaliście na mnie, że jechałem zbyt mało agresywnie w poprzednim odcinku, więc w pewnym sensie macie tutaj coś w zamian, ale nie, powiem wam, że na ostatniej prostej wtedy z Ricardo to nie chciałem go spykać na bandę, bo wiedziałem, że będzie kontakt na 100%. Ricardo był po pierwsze szybszy, po drugie mnie uślizgło, więc zjechanie na prawo byłoby już ryzykowne. Moim zdaniem bym go nie przeblokował na tyle, by mnie nie wyprzedził. Ale teraz to się strasznie wepchnął. To był incydent wyścigowy moim zdaniem, bo on mi po prostu zjechał na tył, to nie było szans. No, pojawiło się mi informacje, że za 15 minut może już przestać padać. W sensie takim, że może być ten deszcz mniejszy, a więc... No, ciekawa sprawa, powiem wam.
A my jesteśmy, słuchajcie, właśnie nagrałem ten odcinek we wtorek na kanał. W środę pewnie będzie na kanale. Jesteśmy po Grand Prix Węgier, moi drodzy. Sensacyjne Grand Prix Węgier. Ja wam powiem, że nie spodziewam się kompletnie takich wyników, że wygra Vettel i drugi będzie Kwiat, a trzeci Ricardo. To w ogóle jest coś nieprawdopodobnego, co tam się działo. Ja nagrywam poprzedni odcinek po kwalifikacjach. Ja mówiłem w tym odcinku, że no spodziewam się, że Hamilton wygra kwalifikacje, ale nie spodziewam się, że aż z taką przewagą. Mówiłem też, że Vettel dosyć blisko był Rosberga. Ale naprawdę, Mercedesy po raz kolejny zepsuły start, już drugi raz z rzędu. Przypominam, że poprzedni start był w Wielkiej Brytanii, gdzie też był start fatalny. Przypominam, że wyprzedziły ich dwa Williamsy ostatecznie, więc no katastrofalnie startują Mercedesy ostatnio, nie wiem. A przecież wiecie o tym, że od Grand Prix Belgii zakazane zostaną wszelkie pomoce, wszelkie instruktaże zawodników odnośnie ustawień sprzęgła i kierowcy będą się o to martwić sami. A więc będzie jeszcze gorzej. Chyba, że to pójdzie w drugą stronę i na przykład Ferrari i Williams zaczną gorzej startować, a wtedy to się oczywiście wyrówna. Ale sam fakt, że Mercedesy startują fatalnie w ostatnich wyścigach, się potwierdził i tak naprawdę na starcie już przegrali ten wyścig. Potem wiadomo, nerwy. Hamilton pokazał, że jest człowiekiem i się denerwuje. No już od razu stracił na, przede wszystkim na prostej, stracił już 3 pozycje, a potem jeszcze próbował wyprzedzać Rosberga, wyprzedzać Rosberga i tam to był jego błąd, bo on po prostu przesadził, za bardzo chciał i to nie była Rosberga wina wtedy, że go wypchnął, bo go nie wypchnął. No i Hamilton spadł na 10. miejsce. Zobaczcie, jaki ciekawy wyścig. Kiedy są problemy czołowych zawodników, od razu coś się dzieje i to pokazał ten wyścig po prostu. Naprawdę on był niesamowity. Tak naprawdę cały czas pogoń Hamiltona. Rosberg tracił cały czas i potem nagle ten wypadek Hulkenberga, który wszystko zmienił, bo nagle Ferrari zaczęły tracić, już tak nie odjeżdżały. Raikkonen problem z MGUK bodajże, albo MGUH. Chyba kinetycznej energii, z tego co pamiętam. Ale teraz nie pamiętam dokładnie. W każdym razie miał awarię bolidu, musiał się potem ostatecznie wycofać. Szkoda. I obawiam się, że to jest jakaś teoria spiskowa, bo to jest niemożliwe, że kolejny wyścig z rzędu Raikkonen ma skopany przez zespół. Kolejny raz z rzędu. Bo w Wielkiej Brytanii przecież zespół mu zepsuł wyścig strategią, bo zjechał za szybko na przejściowe, a tutaj zły bolid po prostu. Może to po prostu był pech, ale po prostu niesamowite szczęście ma w tym sezonie Kimi Raikkonen. A potem jeszcze szkoda mi było strasznie tego. Tego mi było strasznie szkoda, właśnie Rosberga, bo gdyby on był drugi na przykład, to wtedy dalej serwisowej. Wtedy byłaby niesamowita walka i byliby w czołówce blisko Hamilton i Rosberg koło siebie. Także to była naprawdę wielka szkoda. Zjeżdżamy sobie dalej serwisowej. Opony, oczywiście opony wet typu, bo nie ma innej opcji. Fajne wyścig był naprawdę. Tam Hamilton zaczął popełniać błędy, tam jeszcze doszło do kontaktu, dostał kary. No, działo się w tym wyścigu. Jeden z najlepszych wyścigów, jaki oglądałem w Formule 1, powiem wam szczerze. Naprawdę, jeden z najlepszych wyścigów. W ogóle zastanawiam się, czemu w tej alei serwisowej jest 60 km na godzinę? Przecież powinno być 80. Chyba, że o czymś nie wiem. Właśnie, też mi się przypomniała jedna rzecz. Fajnie, że McLareny pojechały. 5 Alonso, 9 Baton. No rewelacja, powiem wam, miałem sporo szczęścia, to fakt. Ale z drugiej strony zastanawiam się właśnie nad torem, bo tor Hungaroring nie wymaga takiej mocy silnika, jak na przykład Spa czy Monza. No tam to mogą tracić, oj, niewiarygodnie właśnie McLareny, ale na Hungaroringu pokazały klasę. Zresztą, moi drodzy, no Red Bull też się świetnie poradziły, pomimo słabych silników. Po prostu to pokazuje tor Hungaroring, który wymaga dobrej aerodynamiki, a McLaren ma dobrą aerodynamikę. Myśmy się śmiali, że Alonso tak dobrze pojechał, bo oglądał mnie i się napalił. Wiecie, no skąd wiecie, może mnie ogląda? Chociaż nie, no mówiąc szczerze, to pewnie nie zajmuje się takimi pierdołami jak YouTube. Jakimiś let's playami z gier pewnie się nie zajmuje, ma pewnie inne rzeczy do roboty. Ale sam fakt, no pojechał dobrze, tak? Nareszcie dużo punktów dla McLarena. Ale Kwiat zaskoczył, Kwiat i Ricardo, że tak sobie poradzili. A mógł Verstappen być trzeci. Ja już liczyłem, że tam Ricardo, bo Ricardo przesadził. Ja bym Ricardo dał jednak karę, bo za coś takiego, chociaż z drugiej strony to po prostu pech był obu kierowców. Ale gdyby na przykład czujecie, Ricardo dostał karę 20 sekund, hipotetycznie czysto, to Verstappen byłby na miejscu trzecim. To by była dopiero sensacja, gdyby Verstappen wskoczył na podium. To by było. Kolejny rekord by pobił.
dostałem informację, że za 5 minut będzie lekki deszcz, no to to są oznaki, że możemy potem na intermediaty zmienić, bo do końca wyścigu jeszcze 9 okrążeń, to jest dosyć sporo. Oj, czwarty jestem. Oj, oj, oj. Trzeci? Trzeci! Oj, 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 oj. Tylko czy on ma przypadkiem intermediaty? Nie, on nie ma na pewno intermediatów. Nie, nie. Są wety, ale coś niesamowitego. Może tak później dopiero zjechali, ale... Niesamowite, jak to się stało? Jakimś cudem jestem trzeci. Ciekawe, kiedy mnie wyprzedzi Vettel, bo na pewno mnie wyprzedzi. Zwycięzca Grand Prix Węgier, fajnie, że wygrał nawet. Wyrównał rekord Ayrtona Senny. 41 zwycięstw w karierze. I on ma łety chyba. Chyba ma łety, tak mi się wydaje, bo... Wcześniej intermediaty to niemożliwe. Już pada mało, naprawdę. On ma przejściowe! Oj, on ma przejściowe opony! Widzicie, to ma przejściowe opona, więc... Może sobie też zjedziemy w takim razie. Oj, jak się nagrzewają te opony. Pośrednie, dobra. Okej. Okay. Właśnie tak się zastanawiam, czemu on zjechał, nie? Okazało się, że ma przejściowe opony, no. Okej, okay, okej. Okay. Żeby się starły te opony niesamowicie, już się zaczęły zużywać. Także dobrze się nawet stało. W ogóle jeszcze właśnie, a propos moich wakacji, to tak. Wyjeżdżam w czwartek. Na 90% w czwartek. I wracam na 90% w poniedziałek, także... W tym terminie nie będzie żadnego odcinka, ten odcinek trafi na kanał w środę, się o to postaram. Ale nie będzie już, moi drodzy, odcinka w czwartek, piątek, sobotę, niedzielę i w poniedziałek też. Do momentu, kiedy po prostu nakręcę nowe, nie? I tak samo, nie będzie mnie na weekend, czyli nie będzie mnie na konkurencyjnej. I nie będzie mnie na Lidze Łuklowko, prawdopodobnie. No, znaczy nie nawet prawdopodobnie, tylko raczej tak. Jeżeli oczywiście wyjadę, bo to jest na 90%. W każdym razie nie będzie mnie prawdopodobnie na wyścigu ligowym. Także nie będzie odcinka z ligi również. Słuchajcie, odpoczynek. Teraz muszę po prostu od tego wszystkiego odpocząć, przede wszystkim od internetu, bo mam go ostatnio za dużo, powiem wam, i... Mam nadzieję, że się nie uzależnię, bo to jest masakra. Naprawdę, muszę po prostu odpocząć też od internetu, od YouTube'a też, bo ostatnio bardzo dużo właśnie rolę do niego poświęcam i za dużo, moim zdaniem, za dużo. Także, a właśnie, termin live'a to tak. Nawet fajnie się dobrze, że jest ta przerwa, dlatego że po pierwsze, ostatnio były odcinki bardzo często, nawet codziennie i jeżeli ktoś by nie zdążył obejrzeć jakiegoś odcinka, to ma teraz doskonałą okazję, by to nadrobić właśnie w czasie tej przerwy, kiedy nie będzie odcinków, bo nie będzie ich przez po prostu kilka dni, więc jest doskonała okazja, a po drugie możecie jeszcze zadawać te pytania dalej, bo live zrobimy sobie, kiedy wrócę, oczywiście wam jeszcze dokładnie powiem kiedy, ale w sierpniu. Gdzieś blisko mojego powrotu, bo nie chcę tego przedłużać po prostu. Jeszcze chciałbym nagrać właśnie na live'ie karierę. Także będzie ciekawie. Na pewno celem moim jest skończyć karierę Jensonem Buttonem do końca wakacji. To chciałbym zrobić. Potem zobaczymy, co będziemy dalej robić. Bo szkoła się zaczyna, to wiadomo, szkoła jest najważniejsza w tym momencie. Mojego życia i... Trzeba będzie też się ograniczyć troszeczkę. Żółta flaga, ktoś stoi na torze? Perez, coś niesamowitego. W ostatnim wyścigu było tego sporo, ale... Oj, przyblokował chyba Daniela Ricciardo, akurat mu się trafił...
na tym zakręcie pierwszym, o Jezus, znaczy na starym pierwszym. Tak, stracił Ricardo niesamowicie dużo, oho, pecha ma pecha. To są po prostu błędy gry, nie? Takie rzeczy na multi się nie mogą po prostu zdarzać. Ktoś dublowany musi bezwzględnie zjechać na prawo, na lewo, ale przede wszystkim zmykać natychmiast z toru jazdy szybszego zawodnika. Bo teoretycznie ja nie mam obowiązku omijania was, tylko wyście powinni zjechać dublowani, nie? Bo ja powinienem na tym nic nie tracić. Jeżeli to jeszcze jest taki tor Silverstone, gdzie da się puszczać, nie? Monaco to jeszcze zrozumiem, że tam może być ciężko, ale na przykład Silverstone to jest szeroki tor, moi drodzy. Kimi Raikkonen liderem wyścigu. A bo tam się coś dzieje w czołówce. No chyba nie zakładają slików, przecież to jest za wcześnie. Nie, na sliki sowy, absolutnie na sliki, jeszcze chyba jest za wcześnie. Ktoś ma karę czasową. Coś niesamowitego, co tu się dzieje. Oj, tutaj gdzieś. Williams! Massa, jakieś problemy! Sliki ma, ojejku, ojejku, Massa w takim momencie. Zaraz po alei serwisowej. Coś nieprawdopodobnego, proszę państwa. Kilka okrążeń przed końcem wyścigu. Piąte miejsce, czyli cel zespołu jest osiągany. No widzicie, są problemy zawodników, od razu zaskuje na tym McLaren. I tak powinno być właśnie. Mówi mi, że samochód za mną ma karę, czyli Ricardo ma karę. Ohoho. No to w takim razie mam jeszcze plusy. Nie muszę tak bardzo aż cisnąć, bo jeszcze ma karę czasową. Nie dość, że jest kilka sekund za mną, dobrych kilka sekund, jak nie kilkanaście, to jeszcze ma karę. Zaczynamy ostatnie okrążenie tego wyścigu. I moi drodzy, opony są już bardzo zużyte, już nie myślę się w zakrętach. Są przegrzane. Świadczy o tym, że tych opon nie ma już gdzie schłodzić, a to oznacza, że za tak 2-3 okrążenia już powinna się pojawić dry line, czyli sucha linia. I tam już mógłbym jechać na slickach, no. Mówiłem o tym, że są dobre warunki już na sliki, ale no jest ciut jeszcze za wcześnie, ale są opony już strasznie zużyte i się przegrzewają. Zresztą to widzicie tutaj. Po prostu opony się nie mają już gdzie schłodzić. I to się na przykład działo u Raikkonena, gdy jechał właśnie na przejściowych na suchej linii. Po prostu się opony zaczynają łuszczyć niesamowicie i po dwóch okrążeniach już są zużyte. Kimi Raikkonen, zwycięzcą wyścigu Grand Prix Wielkiej Brytanii. Dostanie ten piękny złoty puchar. Niesamowite, brawo dla Kimiego Raikkonena. A miał wygrać tutaj Hamilton, miał pole position. Coś niesamowitego, co tam się działo w czołówce, też nie wiem. A my zmierzamy po piąte miejsce, a więc świetny rezultat. Można w tym bolidzie takiego pojechać. Naprawdę to jest możliwe, nawet na legendzie. Pani aura sprawiła nam niesamowitą dzisiaj niespodziankę, deszcz. I było ciekawie w deszcz, było ciekawie. Flaga z szachownicą, checkered flag i koniec! Piąte miejsce, brawo, brawo. Cel zespołu spełniony, także jest git. Wow, fantastycznie. Nareszcie zadowolony jest Jenson Button, nareszcie zadowolony Jenson Button. Drugi był Hamilton. Widzicie, Vettel ma karę, Ricardo ma karę 5-sekundową. Ojojoj. Nie ukończył Alonso i Rosberg, a więc nie ukończył mój kolega zespołowy. Fatalnie. Moi drodzy, 8 Jenson Button w klasyfikacji, 5 punktów straty do Felipe Massy. Alonso na pewno stracił, no tak, jest 14, a McLaren ma teraz punktów 74 i traci 6 do Red Bull Racing. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się on podobał.
Jeżeli tak było, to dajcie łapkę w górę, będę wam bardzo wdzięczny, skomentujcie ten filmik, zasubskrybujcie kanał, by mieć informacje o nowych filmach, zaglądajcie również na Facebooka, na mojego Twitcha oraz na moją stronę internetową www.polskifanf1.zgora.pl. Dziękuję wam jeszcze raz i w przyszłym odcinku ruszamy na Grand Prix Węgier na torze Hungaroring. Nara!